Cześć, z tej strony gra w Zero Vlog Literacki. W dzisiejszym odcinku będzie recenzja, czyli coś, czego wszyscy żądają, a potem prawie nikt nie ogląda. No ale recenzję zrobić trzeba, ponieważ wracamy do Zajdli, czyli do tych znanych, szanowanych nagród fandomu polskiego. Kolejna z nominacji, bo pierwsza była już w zeszłym roku omówiona, czyli baśń o wężowym sercu Radka Raka, a dzisiaj Jagna Rolska i jej powieść pod tytułem See It. Dobrze, to na początek standardowo, jeśli jesteś tutaj nowy, to możesz zasubskrybować tu czy tu kanał, a jak już zasubskrybowałeś, to sprawdź, czy w dzwonek kliknęłaś, czy będziesz dostawać powiadomienia, gdzieś tam pod filmem jest ten dzwonek. I możemy przechodzić już do rzeczy. Jak pewnie wiecie, różnie bywa z tymi nominacjami do Zajdli. W zeszłym roku na przykład było tak, że było sporo książek, które ja zasadniczo nie wiem, za co zostały nominowane. I właśnie nie chodzi o to nawet, że one są złe. Bo jakby była jakaś książka, która by była zła zupełnie, no to może by to było jakoś dla mnie bardziej zrozumiałe. Ale są książki, które są zupełnie nijakie, zwyczajne i nagle dostają nominacje. Różne historie krążą na ten temat, że są ludzie, którzy po prostu są znani i lubiani w fandomie i oni mają większe szanse, ale to może bardziej już w przypadku ostatecznego głosowania, a nie tutaj, kiedy książki są dopiero zgłaszane, ale nie wiem, nie znam się. I mam takie wrażenie, że See It jest trochę podobnie. Znaczy, absolutnie nie sugeruję tu, że autorka jest jakoś bardzo super znana, bo chyba nie jest tak. Zresztą ja o niej wcześniej nie słyszałem. Publikowała jakieś opowiadania, nie znam ich. Wydała też w 2019 roku inną powieść, więc nie wiem, czy to See It było debiutem. Powieść ta fantastyczna, czyli See It, była też nominowana w plebiscycie czytelników Lubimy Czytać. No, to akurat średnio jest jakiś powód do chwały, ale dobre książki tam się przecież też trafiają, więc no. Natomiast no właśnie zacznę od oceny w ogóle. Trochę na odwrotkę będzie ta recenzja, bo żebyście wiedzieli, z czym ja mam problem przy tej książce. Bo gdyby stworzyć taką skalę w fantastyce od najsłabszych książek do najgorszych książek i z jednej strony byłaby gra Oferin, autor Kasi, a z drugiej strony byłby na przykład, nie wiem, Jacek Dukaj albo Radek Rak albo Anna Brzezińska, to Jagna Rolska i jej CI byłyby dokładnie w środku. Dokładnie w środku. I o takich książkach mówi się najtrudniej, bo brakuje często takich zahaczek, na które można by było coś poopowiadać, poanalizować, pozastanawiać się. Aczkolwiek wydaje mi się, że coś się tutaj znajdzie. Oho, znowu się ze słońcem dzieją dziwne rzeczy, więc światło się będzie zmieniało. Coś się tutaj znajdzie na końcu tej recenzji. Trochę się pozastanawiam nad różnymi rzeczami. Okładki wam niestety nie jestem w stanie pokazać, bo jest to pierwsza książka w moim życiu, którą przeczytałem na czytniku. To znaczy pożyczyłem czytnik od żony, Kindla sobie pożyczyłem, przeczytałem. I tak ogólnie jeszcze zanim przejdę do samej recenzji, spoko, no jakby fakt, lepiej, dużo lepiej się czyta niż na monitorze, więc to inna w ogóle jakość, ale czy jakimś takim wielkim fanem czytników zostanę? Nie, raczej nie, aczkolwiek powiem szczerze, że nie jest tak źle, jak myślałem, że będzie, więc pewnie od czasu do czasu jeszcze coś będę na tych czytnikach czytał, a teraz już nie przedłużam i przechodzę do samej książki. Jaki to jest gatunek, moi drodzy? Jaki to jest gatunek, ta powieść? No właśnie, dystopia czy antyutopia? Różnica nie jest duża, wbrew temu, co by się mogło wydawać, albo zgodnie z tym, co by się mogło wydawać. O dystopii mówimy wtedy, jeżeli mamy przykład opisany w świecie przedstawionym jakiegoś państwa, jakiegoś społeczeństwa, no powiedzmy sobie tak, dysfunkcyjnego, gdzie jest źle, gdzie jest mało fajnie, gdzie są rządy totalitarne, gdzie ludzie są przymuszani do czegoś, czego nie chcą, gdzie jest no, ogólnie
ogólnie fatalnie, tak? To jest dystopia. Natomiast antyutopia to jest powieść antyutopijna, to jest taka powieść, gdzie mamy przedstawiony świat, który początkowo wydaje nam się wspaniały, wydaje nam się utopijny, że wszystko gra, śpiewa, wszyscy są szczęśliwi, a później dopiero okazuje się, że pewne rzeczy jednak nie działają, że ludzie są na przykład oszukiwani. Czasami na przykład jest tak, że bohaterom się wydaje, że żyją w świecie utopijnym, a dopiero potem to wszystko się gdzieś tam rozpada. Tutaj jednak opowiadałbym się za dystopią, bo mimo tego, że jest rzeczywiście ten motyw oszukiwania obywateli, to jednak tam ludzie od początku wiedzą, że jest źle. Jest źle, to znaczy są łudzeni czymś tam, za chwilę do tego przejdę, ale jednak społeczeństwo, świat jest daleki od ideału i większość ludzi cierpi. Jak to jest tutaj ze światem przedstawionym? Jak już mówiłem, rządy totalitarne, była seria wojen na świecie, później były katastrofy, raczej nie zmiany klimatyczne, a te katastrofy można powiedzieć, bo seria wybuchów wulkanów, wszyscy się obawiają, że super wulkan w parku Yellowstone za chwilę wywali i w ogóle zmiecie ludzi z powierzchni Ziemi, i dlatego, że rząd światowy się pojawił, wziął, był wszystkich za twarze i trzyma w żelaznym uścisku po to, żeby tych ludzi uratować. To znaczy wybudował takie statki kosmiczne zwane arkami, które sobie gdzieś tam latają na orbicie i tam mają wszyscy uciec, ale no wszystkich się uratować nie da, więc trzeba sobie zarobić na ten bilet na Arkę. No właśnie, brzmi znajomo, to znaczy wiele tych motywów pojedynczych jest wzięta skądś i żeby nie było absolutnie, to nie jest na poziomie plagiatu, żeby się wam nie wydawało, że autorka dokonuje jakiegoś plagiatu, to jest wszystko w takiej formie akceptowalnej, ale nie będzie zaskoczenia, bo te rozwiązania fabularne, te pomysły na świat skądś już znamy, znacie, będziecie znać. No chyba, że jesteście pierwsze kroki, dopiero stawiacie w fantastyce, to może gdzieś będziecie zaskoczeni. Z tym, że często też bywa tak, że Jagnarolska sięga po takie motywy z opowiadań na przykład, czy z powieści, które nie są bardzo znane, które na przykład czasami są słabe, w przypadku filmów też tak czasami bywa i może nam się wydawać to nowatorskie, ale no nie, powiem tak, nie chcę zdradzać, bo ja nie mogę za bardzo powiedzieć, z czego na przykład są wzięte pewne motywy, bo za dużo bym wam zdradził, ale tak oględnie mówiąc, był na przykład taki film science fiction, taka antyutopia już tutaj science fiction z pewnym bardzo znanym hollywoodzkim aktorem, podobno przystojnym, film był z jakieś 10 chyba lat temu i tam jest na przykład jeden taki motyw, który jest ewidentnie po prostu prawie tak jeden do jednego w tej książce ukazany. W science fiction, takim magazynie, który kiedyś wychodził, było na przykład opowiadanie, które bardzo mocno jest powiązane z tym tytułem, z tytułowym wątkiem tej powieści, czyli z tym oprogramowaniem See It, bo to o oprogramowanie chodzi. I to było opowiadanie chyba Roberta Schmidta albo pana Ziemiańskiego, któregoś z nich, wyszło jakiś czas po Matrixie, dość symptomatyczne. I tutaj też bardzo, bardzo uderza podobieństwo. Tylko mówię, to nie jest plagiat w żadnej mierze, bo sama ta składanka jest taka, że to są elementy z bardzo, bardzo różnych rzeczy, ale też na poziomie tych poszczególnych elementów to są takie pomysły, no, do których każdy ma prawo. To nie jest tak, że to zostało skradzione komuś, nie? Przepisane. Nie jest samo to opowiadanie, znaczy przepraszam, sama ta powieść nie jest też jeden do jednego przekopiowana z czegoś czy z kogoś, więc nie o to chodzi. Chodzi po prostu o to, że raczej nie będziecie zaskoczeni w czasie czytania tej książki. Podobnie jest niestety, jeżeli chodzi o bohaterów. Bardzo dużo klisz, bardzo dużo takich schematów tworzenia postaci. No i też oni nie są chyba jakoś za specjalnie pogłębieni, przynajmniej nie jakoś, żaden z nich nie zrobił na mnie takiego dużego wrażenia. Oczywiście to jakoś nie ma większego znaczenia, czy na mnie zrobił,
ale brakuje, zdecydowanie brakuje jakiegoś takiego pogłębienia psychologicznego co najmniej kilku postaci, albo na przykład ograniczenia się do jednej, dwóch zamiast, no, wielu, bo bohaterów mamy wielu. Ale w dwóch, trzech słowach o każdej postaci, żebyście zobaczyli mniej więcej, z czym to się je, i myślę, że przyznacie mi wtedy rację. No bo kogo my to mamy? Mamy tak, pana naukowca, starego pana profesora, który już dużo wie, dużo widział i taki jest cyniczny, trochę może odrobinę nihilistyczny, no ale prawy w sercu, tak po stronie prawdy, prawda jest najważniejsza. Trochę może zgorzkniały też. Potem mamy piękną, młodą dziewczynę, której ojciec był no, gdzieś wysoko na szczeblach kariery w tym reżimie i ona w pewnym momencie zobaczyła, jakie to jest złe i się zbuntowała i uciekła. Tak? I jest piękna, jest młoda i w sumie dużo więcej o niej nie wiadomo. Później jest jej ukochany, który był jej przyjacielem z dzieciństwa i to on otworzył jej oczy na pewne nierówności i pewne złe rzeczy, które się działy, więc razem uciekli. Kogo my tam jeszcze mamy? Mamy pilota, który jest bardzo przystojny, zabawny i w ogóle jest łamaczem serc niewieścich, ale też jest bardzo dobrym człowiekiem i ogólnie no, jest spokojny, jest fajny. Dużo więcej o nim też się nie da raczej powiedzieć. Małą dziewczynkę obdarzoną magicznymi mocami, znaczy cudzysłowy magicznymi, ale takimi nadnaturalnymi. To jest ogólnie fajna postać, chyba jedna z fajniejszych w tej książce, ale no ile razy. Ja na przykład w trylogii ciągu Gibsona, między innymi w powieści Graf Zero chyba już, albo dopiero w Monalizie Turbo, ale chyba już w Grafie Zero, już dokładnie nie pamiętam, pojawia się postać, która jest bardzo, bardzo, bardzo podobna do tej dziewczynki, bo właśnie te jej moce, to znaczy tutaj są dziwaczne, tam są typowo techniczne, technicznie wytłumaczone, ale są bardzo, bardzo podobne i też jest to mała dziewczynka i tylko innej rasy, bo tam jest żółta, tutaj jest chyba murzynką, no albo przynajmniej czarne włosy, albo mulatką. Więc no, jak widzicie, kogo tam jeszcze mamy, bo tych bohaterów jest dość dużo. Mamy panią doktor, która też pracuje dla reżimu i w pewnym momencie dzieje się coś takiego, co przepełnia czarę goryczy i ona stwierdza, że już dalej nie może dla nich pracować. Mamy jej ukochaną, chyba tak dobrze mówię, barmankę, która jest bardzo ładna, wystrzałowa i w ogóle super inteligentna i nazywa się Mary Sue. I to, znaczy ja się zastanawiam, czy to miał być taki inside joke, bo jeśli tak, to fajnie, no to jakby spoko. Nie, doceniam to nawet, ale tak, no mimo wszystko nie ratuje to tej postaci, ale fakt, przyznam szczerze, że zawsze, za każdym razem jak padały jej dwa imiona, to się uśmiechałem, więc no jest może okej. No i po drugiej stronie oczywiście jest zły dyktator i twardogłowy generał obok niego i jego zimna i pozbawiona kompletnie uczuć, wyrachowana, ukochana. Znaczy, no, kochanka, no, o, może tak będzie lepiej. No więc właśnie, no, sami widzicie, to jest podobnie jak ze światem przedstawionym. Nic nowego i co gorsza, jakby te postacie tak pogłębić albo skupić się tylko na jednej, a reszta robiła za tło, to może jeszcze coś by z tego było. A tak to, z drugiej też strony, ja nie mogę powiedzieć, że ktoś byłby tu jakoś fatalnie naszkicowany, tragicznie, nie wiem, no, żeby po prostu drażnił swoją sztucznością. No nie, to też tak nie jest. Tylko tak jak mówię, no, są to motywy, które były już tyle razy, że nie robią wrażenia. A powinny. Jeżeli chodzi o język, to w sumie nie mam się do czego przyczepić. Widać, że autorka pracuje przy redakcji tekstu, bo unika na poziomie języka chyba wielu błędów, które cechują niestety debiutantów. Może z jedno powtórzenie mi się tam rzuciło w oczy na całą książkę, więc no naprawdę bardzo się to szybko, gładko, łatwo i przyjemnie
czytało bez w sumie jakichś oporów. Z drugiej strony też jest tak, że brakuje mi tutaj jednej rzeczy, brakuje mi takich osobistych cech stylu. I też ta książka dała mi trochę do myślenia, bo pamiętacie, ja kiedyś dużo mówiłem o tym, dlaczego zagraniczną fantastykę mi się źle czyta, bo ta książka mi chyba to uświadamia, że właśnie w przypadku przekładu, w tych gorszych książkach, przy może tych trochę słabszych tłumaczach, giną gdzieś charakterystyczne elementy stylu. No bo to można poczytać multum takich zwyczajnych, no nie mówię, że słabych, ale zwyczajnych powieści angielskich i one wszystkie, znaczy tłumaczonych z angielskiego, i one wszystkie po polsku wyglądają tak samo. I z tą książką też tak trochę jest, że nie bardzo jest na czym się zaczepić. To, no nie wiem, ktoś wchodzi na przykład do pokoju i mamy tak, no stał tam przedmiot taki, osoba była ubrana w to, powiedziała to, pomyślała to, koniec, dalej lecimy, nie? I to też, to nie jest wada, bo lepsze takie posługiwanie się językiem, lepsze takie opisywanie rzeczywistości, niż na przykład jakieś nieudolne próby nie wiem, archaizacji albo na przykład no w tym przypadku tworzenie jakichś neologizmów, zabawy zdaniami, czyli jakiejś idei, jak mógłby język przyszłości wyglądać. No to nie, to zdecydowanie wygląda lepiej, tylko zaznaczam, że to nie jest, no nie wiem, nie wiadomo co na poziomie języka. Może też jest tak, o tym będę chyba jeszcze mówił, że autorka, ja do końca nie wiem, jaki miał być target tej powieści, bo może chodziło o młodzież tutaj, starszą trochę młodzież, więc żeby za bardzo tego młodego czytelnika nie odrzucić, no to tak, a nie inaczej sobie to pisarka pomyślała. Albo po prostu, że miała to być taka nieco lżejsza wersja jakiejś właśnie tam dystopii, tak? Znaczy jakaś dystopijna opowieść, nieco lżejsza mimo wszystko, więc tych eksperymentów językowych też nie było. Bądź co bądź, to jest też taki element w sumie jak cała książka. No, jest w porządku, ale z drugiej strony też nie ma się specjalnie czym zachwycać. Jak to jest z akcją tej powieści? No jest tak, że dzieje się dużo. Dłużyzn za specjalnie nie ma, ale też w pewnym momencie liczba zbiegów okoliczności zaczyna tak gwałtownie rosnąć, że wiecie na czym? To w sumie to się chyba rzadko zdarza w literaturze, że jakby to nie jest też tak, że tu wszystko jest nieprawdopodobne, nie? Ale po prostu tych zwykłych, normalnych zbiegów okoliczności zaczyna się w pewnym momencie robić tak dużo, że czytelnik się przestaje martwić zupełnie o bohaterów. No i tak no, czytamy, aha, okej, to nam autorka wyjaśniła, no dobra, no mogło się tak wydarzyć, czemu nie? Lecimy dalej, okej, i w pewnym momencie, no dobra, to widzimy, że tu chyba nikomu włos z głowy nie spadnie. No nie będę mówił, czy w finale, czy spadnie, czy nie spadnie, ale bądź co bądź, ja od pewnego momentu przestałem się już przejmować tym, co się wydarzy. I z drugiej strony jest też tak, że no mamy to państwo totalitarne, wspomagane techniką, wojskowością i tak dalej. A ci rebelianci, no wyglądają tak, że no nie wiem, ale mam bardzo, bardzo ciężko mi jest w to uwierzyć, że im mogłoby się udać albo nawet dojść do jakiegoś poważnego zagrożenia z ich strony. Bo tak ten jeden z bohaterów tak zresztą ich postrzega jako takie dzieci, które się buntują i w sumie nie wiedzą przeciwko czemu i w sumie nie bardzo wiedzą jak się zbuntować. I tak trochę chyba trzeba im tę dziewczynkę z tymi dziwnymi mocami wsadzić, żeby oni mogli cokolwiek zrobić. No a potem te zbiegi okoliczności tak narastają, no i wreszcie mamy finał i okej, jest po wszystkim. No i tak zastanawiałem się, bo na przykład rzeczywiście przy powieści dla młodzieży, ja absolutnie nie chcę sugerować, że powieści dla młodzieży mogą być jakieś głupie, ta zresztą nie jest głupia wcale, tylko że przy powieściach dla młodzieży może sobie autor jednak pozwolić na pewne uproszczenia.
Z czego to wynika? Wynika to z tego, że młody czytelnik nie ma jeszcze pewnej wiedzy na temat literatury, na temat stosunków, nie wiem, społecznych, ekonomicznych i tak dalej, więc pewne rzeczy można odpuścić. W tym fabule między innymi też. I nie ma w tym naprawdę niczego złego. Dlatego tak się zastanawiałem, że może o to chodzi i rzeczywiście to by chyba było dopuszczalne, gdyby nie ta końcówka, która jest na tyle perwersyjna, że chwilami zaczynałem w to już wątpić. I też od razu mówię, bardzo fajnie autorka się zachowuje, jeżeli chodzi na przykład o jakieś sceny erotyczne, bo tak robi to z gracją. To znaczy z reguły jest tak, że tam na przykład jakiś pocałunek, ciemno i potem dopiero, że tak powiem, rano. Ale w finale jest parę takich momentów, gdzie jakby ciut za ostro jak na młodego czytelnika, moim zdaniem, poszło, mimo że nie ma żadnych opisów, ale jakby same sceny, które nam przedstawia autorka, no dość mocno działają na wyobraźnię. Więc trochę to dziwne było. I tak jak mówię, gdyby może poszarpać nieco mocniej niektórych z tych bohaterów i trochę bardziej zadbać o realizm, to byłoby lepiej, a tak nie do końca wierzyłem w to, co się działo. Na kartach? No nie, może nie na kartach, no w e-booku moim. Okej, okay. I tak sobie krytykuję, ale przejdźmy do tego, co mi się wydaje w tej książce najciekawsze, najbardziej interesujące i zdecydowanie zmuszające do myślenia, chociaż nie wiem, czy tak jak autorka to sobie założyła, ale to jest chyba mało istotne. Ci, którzy mnie oglądają, to wiedzą, a reszta się za chwilę dowie, że ja wychodzę z takiego założenia, że może nie, że wszystko jest ideologią, ale że wszędzie jest ideologia i nie ma ucieczki od ideologii, jak tylko w inną ideologię, że tak pojadę klasykiem. I dlatego ja podczas czytania staram sobie zawsze ułożyć powieść ideologicznie, nie po to, żeby ją krytykować, chyba że realizacja jakiejś ideologii jest nieudana, no to co innego, nie po to, żeby ją krytykować, tylko w ramach analizy. Odpowiedzieć sobie na pytanie, co z tego tekstu wynika. Jak też pewnie wiecie, ja jestem dużym miłośnikiem tez Bartesa, to znaczy w sumie jednej konkretnej tezy, tego, że w czasie analizy, w czasie czytania autor się nie liczy. Nie liczy się autor, liczy się tylko tekst. A jeżeli mówię o autorze, to mam na myśli nie żywą osobę, tylko jakiś taki konglomerat tego, co zapodaje narrator i moich wyobrażeń na temat poglądów rzeczywistego autora, ale to nigdy nie jest pisarz, twórca, tak? Pisarz w momencie, kiedy oddaje książkę, traci prawa do, oddaje książkę do druku, traci prawa do jedynej i prawidłowej interpretacji. No, to tyle tytułem wstępu, dlaczego ja w ogóle zaczynam o tej ideologii w tej książce mówić, ale to też wydaje mi się naprawdę najciekawsze. Ja cały czas jakby, może też dlatego tak na akcję nie zwracałem za bardzo uwagi, bo cały czas mi po głowie chodziło, jaki wniosek z tej książki płynie. O co tutaj tak naprawdę chodzi? No bo okej, no to, że społeczeństwo, państwo totalitarne jest złem, no dobra, no to wiadomo, ale kto jest zły w tej książce? Słuchajcie, tu się robi się naprawdę ciekawie, bo trzeba sobie odpowiedzieć na dwa pytania. Kto jest zły i kto jest dobry? To żebyście nie myśleli, że tu się tam coś tam się zmienia, coś nas zaskoczy. Nie, to wiadomo od początku, ale kim oni są? Ci dobrzy i ci źli? Zacznijmy od złych, bo to jest chyba najprostsze. Źli, no na pierwszy rzut oka można by powiedzieć, a to takie lewicowe spojrzenie, bo źli to są bogaci. No niby tak, ale nie do końca, bo oni rzeczywiście są bogaci, ale to są ludzie, którzy się dorwali do pieniędzy i stworzyli jakiś taki, no, może dziwaczny system, trochę postfeudalny, nie, źle mówię, nie postfeudalny, taką może postburżuazję trochę. Czyli są też jakieś rody, które rządzą, ale które rządzą nie dlatego, że ktoś tam kiedyś za zasługi dostał się do nie wiem, władzy i później przekazuje, uczy kolejne osoby
czegoś tam, rządzenia i tego, jak się zachowywać. Nie, tylko to są po prostu ludzie, którzy gdzieś ktoś zarobił, kupił sobie tę władzę i kolejni już jakby rządzą, czyli takie powiedzmy korporacje, no w cudzysłowie, tak, dziedziczone z ojca na syna i tak dalej, i tak dalej. Tak, i teraz tak, ale dlaczego oni są źli? Bo to też jest ciekawe, że oni nie są źli dlatego, że są bogaci, wbrew pozorom, tylko oni są źli dlatego, że promują szaloną wręcz, szaloną konsumpcję wśród ludzi. Nakręcają cały czas tę konsumpcję. No nie, ja nie wchodzę już w te wątki tutaj totalitarne, o tych arkach na przykład, o co tam naprawdę chodzi, bo to sobie przeczytacie i tego się dowiecie z książki, tylko mówię tak na poziomie samych jakby założeń świata. To jest świat, w którym promuje się za wszelką cenę konsumpcję. I to jest na przykład ciekawostka. Dlaczego w tej książce grupą pozbawioną pewnych przywilejów są wegetarianie? I wcale nie dlatego, że rządzą mięsożercy, którzy nienawidzą wegetarian i tak dalej. Nie, tylko uznaje się, że ci wegetarianie nie napędzają konsumpcji, bo nie jedzą mięsa, więc pewien rodzaj towarów odrzucają, więc dobrze, niech sobie żyją, niech sobie istnieją, ale nałożymy na nich podatki. O, bo tak tam dokładnie to jest. Bo to też jest państwo niezwykle etatystyczne, z gospodarką kontrolowaną od początku do końca przez rząd i za pomocą właśnie uwalania wszystkiego podatkami. Też ciekawostka. No bo oczywiście, bo tak jest mówione ludziom, że trzeba na te arki te pieniądze, tak, więc tutaj będziecie zarabiać, za wszystko wam się odbierze pieniądze, gdzieś tam się w pracy napijesz wody, to musisz zapłacić. No i tak to podatek, 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 tak to wygląda. Więc to też jest dosyć takie interesujące. Pytanie brzmi jednak, kto jest dobry w tej książce? I tu się zaczyna robić naprawdę ciekawie. No bo siłą rzeczy, jeśli mamy takich złych, a nie innych, to tymi dobrymi będą ci wszyscy pomaltretowani przez władzę. No to kto? W kogo ta władza uderzyła najmocniej? I moje pierwsze wow to było, kiedy z tej książki wyszło, że najbardziej poszkodowana w całym tym świecie jest rodzina, tradycyjnie rozumiana. I to jest kilkanaście chyba razy opowiedziane w tej książce, a na pewno kilka razy, jak to władza za pomocą mediów zniszczyła rodzinę. Ojca, matkę i dzieci. Ogólnie mówiąc, tak, że były na przykład wyśmiewano w kabaretach rodzinę, że pokazywano nie wiem, wyrodne matki, że podkręcano czas pracy tak mocno, że matki nie miały czasu zajmować się dziećmi, więc tworzono państwowe przedszkola, przejmowano dzieci i formowano je tam w jakiś sposób. Do tego stopnia, że w tym świecie na przykład słowo matka, ojciec są zakazane. I to się rzadko w fantastyce zdarza w sumie. W współczesnej to już w ogóle. Kto jeszcze? Nie ma w tej rzeczywistości w ogóle religii, ponieważ ona została zniszczona dużo, dużo już wcześniej w jakichś tam wojnach. Tak na dobrą sprawę nie wiemy, czy to były wojny religijne, czy po prostu gdzieś ci założyciele tego późniejszego rządu w jakiś tam sposób się posłużyli rzeczywistością, żeby zniszczyć religię. Trochę ciężko byłoby mi w to uwierzyć, że nie byłoby jakichś oddolnych takich, no nie wiem, oddolnego parcia ludzi do religii, bo mi się wydaje, że jednak ludzie mają to jakoś w gen wpisane, chyba nawet są takie badania naukowe na ten temat, no ale niech będzie. Zresztą w finale jest, tu nie chcę zdradzać, ale pojawia się pewien taki element związany z religią, więc może gdzieś tam coś tam przetrwało, ciężko powiedzieć. No ale bądź co bądź, mamy tak zniszczoną religię, mamy zniszczoną rodzinę. No, kontrowersyjna teraz rzecz, ale też na którą muszę zwrócić uwagę. Bardzo taki negatywny sposób jest w tej książce pokazana aborcja. Z tym, że nie wiem do końca, nie da się wywnioskować jakby z samego tekstu, dlaczego zdaniem narratorki ta aborcja jest zła. Czy ona jest zła dlatego, że jest zła?
czy dlatego, że została siłą narzucona kobietom w tej rzeczywistości, a przynajmniej niektórym kobietom w tej rzeczywistości. Bądź co bądź, wymowa jest raczej dość antyaborcyjna, no, chociaż podstawy takiej wymowy nie zostały wyjaśnione, ale to już jest zupełnie inna sprawa. No, to tak jak mówię, to są te elementy tego świata dobrego, ale oczywiście, bo wiem, że sporo konserwatystów mnie ogląda, jest też tak, że pognębione przez to społeczeństwo są też osoby homoseksualne i jest również wątek pary lesbijek, tak, jedno tych głównych bohaterek, jak tam wspomniałem wcześniej. Do tego za chwilę dojdę. Jeszcze tak, mamy rasizm oczywiście i to mnie w sumie zdziwiło. To był taki element, który mi nie do końca pasował. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy państwo nastawione na zysk, które ma wycisnąć z obywatela wszystko, co się da, a jednocześnie odrzuca na przykład tych obywateli, z których można by było dużo więcej wycisnąć, ale nie odpowiadają nam rasowo, to coś tu jest chyba trochę nie tak. Bo nie wydaje mi się, żeby to tak poszło, jak poszło. W przypadku jeszcze tej dziewczynki, no okej, nie zdradzając za dużo, znaczy dobra, zdradzając. Miała jakieś tam możliwości, których na przykład ludzie, którzy ją badali, się obawiali, że nie będzie można ich kontrolować, więc okej, rozumiem, że ją odsunęli od możliwości rozwoju. Dobra, niech będzie, ale że ogólnie stosuje się takie kryterium, bo tam jest mowa o kryterium wyglądu. To jakoś mi się to, szczerze mówiąc, nie kleiło do takiej wizji państwa, ale niech będzie, no. Nie jest to jakiś specjalny problem przy tej książce. Więc właśnie z czego to wynika, że tak, a nie inaczej są przedstawieni źli i tak, a nie inaczej, tacy, a nie inni są protagoniści. Powody mogą być dwa, moim zdaniem. Jeden, który chyba nie do końca wierzę, ale jest możliwy, że autorka trochę tak poszła na zasadzie koniunkturalizmu, czyli jakby ponieważ mamy w naszym społeczeństwie i nie tylko w naszym społeczeństwie spór pomiędzy progresywistami a konserwatystami, więc ja stworzę taki świat, że żadne z nich się nie poczuje niedowartościowane i będę miała więcej czytelników. Nie wiem, mam nadzieję, że nie i chyba tak nie jest. Chyba problem jest gdzie indziej. Bo tak mi się wydaje, że jednak autorka ma coś do powiedzenia i jest tak, jakby ona tym dwóm grupom chciała powiedzieć, słuchajcie, że wy się tu naparzacie między sobą, a tak naprawdę ktoś na tym korzysta. Więc waszym wrogiem jest przede wszystkim ktoś zupełnie inny. Z drugiej strony prowadzi też to do takiego trochę, do takiej myśli, którą wyraża, jak już mówiłem, jeden z bohaterów, że no ci rebelianci to owszem, oni wiedzą, z kim walczą, ale nie do końca wiedzą, o co walczą. Bo ja też miałem takie wrażenie, no, że okej, chcą zniszczyć ten system, ale co potem? Jaki świat oni później zbudują? A może właśnie oni tego nie wiedzą? Może tak też rzeczywiście jest, no to w końcu młodzi ludzie, jakby na to nie patrzeć. No właśnie. I to jest chyba najmocniejszy element tej książki, element, który się jednak wybija ponad to, co autorka sobie zaczerpnęła z różnych innych rozwiązań i ostatecznie podbija mi ocenę tej książki trochę do góry, aczkolwiek, no mówię, myślę, że ja na przykład za rok już o tej powieści nie będę pamiętał, więc to nie jest tak, że ona mi się jakoś podobała. Ale też wydaje mi się, że ja bym mógł ją polecić wam, zwłaszcza do takich rozkmin, na zasadzie, no, do czego to wszystko prowadzi, kto tutaj jest zły, kto tutaj jest dobry, z zastrzeżeniem jednak, no, że jest ten świat dość taki sztuczny, złożony z elementów, które już doskonale znacie, z postaciami, które się naprawdę da w 3-4 zdaniach opisać, ale mimo wszystko frapujący. Więc było, u mnie to by było te 5 na 10. Nie jest to moim zdaniem książka na Zajdla, absolutnie. Na nominację do Zajdla też, ale z drugiej strony, jak na pierwszą książkę napisaną
pierwszą czy tam drugą, no nie wiem, w jednym roku dwie książki się pojawiły, czyli na debiut, to jest tak, że ona ujmy nie przynosi autorce i jeśli Jagna Rolska pewne rzeczy przemyśli, to być może w przyszłości będziemy mieli bardzo porządną pisarkę, odrobina świeżości i naprawdę byłoby bardzo fajnie i bardzo przyjemnie. Nie jest ten debiut na pewno powodem do wstydu, tak bym powiedział. No i to by było na tyle. Jak ktoś z Was czytał, to się podzielcie swoimi wrażeniami. Jeżeli nie, no to tak jak mówię, można przeczytać, ale z zastrzeżeniem dużym, bardzo dużym. Co będzie za tydzień? Nie wiem, co będzie za tydzień, bo szczerze mówiąc siedzę teraz po uszy w Nabokowie, bo jak już mówiłem na moim Instagramie, jest akcja wspólnego czytania, jesteś tym, co czytasz, macie link tam pod spodem i ostatniego dnia tego miesiąca będziemy rozmawiać o Lolicie Nabokowa, więc ja siedzę teraz w biografii Nabokowa, przede mną, znaczy w autobiografii, a przede mną jeszcze biografia i później jeszcze raz lektura Lolity. Trochę mi się ciągnie ta biografia, więc szczerze mówiąc nie wiem, jaki będzie odcinek za tydzień i nie wiem w ogóle, czy się z nim wyrobię, ale może tak. Bo chciałbym kolejnego Zajdla. Wiem, że recenzji mało kto ogląda, ale i tak mamy wakacje, więc mało kto ogląda, to mogę sobie robić recenzję. No to byłby kolejny film o nagrodzie Zajdla, jeżeli się wyrobię. A jeżeli się nie wyrobię, to będę kombinował. To był Graf Zero, vlog literacki o książkach, o literaturze, o kulturze bez pardonu.